Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak znaleźć i usunąć nieużywane zasoby na Azurze. W następnym pokażę, jak zautomatyzować cały proces. Ja jestem Wojtek, prowadzę blog Lepczyński IT, a teraz zapraszam do oglądania. Na początek zajmiemy się dyskami, które nie są podpięte do żadnych maszyn. Dzieje się tak na przykład, gdy podmienimy dyski na naszych wirtualnych maszynach na inne, albo gdy usuwamy całe maszyny. Zdarza się, że zostają wtedy same dyski, które nie mają swoich właścicieli. Na portalu Azure bardzo łatwo można zlokalizować takie zasoby. Wystarczy otworzyć spis wszystkich dysków i spojrzeć na kolumnę Owner. Jeśli nie widzicie kolumny Owner, to kliknijcie na Edit Columns. W nowym oknie wybierzcie pozycję Owner z kolumny po lewej stronie. Kliknijcie na strzałkę, by dodać tę pozycję do kolumny po prawej stronie. Na koniec zatwierdźcie wszystko Apply i nowa kolumna się Wam pokaże. W kolumnie Owner powinna być nazwa maszyny, do której dyski są przypisane. Jeśli wartość jest pusta, oznacza to, że dysk nie jest podłączony do żadnej maszyny. Ja takie dyski usuwam. Publiczne adresy IP to kolejna grupa zasobów, którą warto posprzątać, bo ona także generuje nam dodatkowe koszty. Chyba nikt nie chce płacić za coś, czego nie używa. Przejdźmy sobie do publicznych adresów IP. Tutaj szukamy kolumny Associated To. Jeśli jej nie ma, to należy ją dodać za pomocą Edit Columns. W tej kolumnie widzimy, do jakich zasobów są przypisane nasze publiczne adresy IP. Jeśli brak wpisu, to ja usuwam takie nieużywane adresy. Nieużywane interfejsy sieciowe znajdujemy w podobny sposób jak publiczne adresy IP. Wyszukujemy sobie Network Interfaces i także szukamy kolumny Associated To. W tej kolumnie widzimy, do jakich zasobów są podpięte nasze interfejsy sieciowe. Jeśli brak wpisu, to ja usuwam takie nieużywane interfejsy. Jeśli używamy tagów, to można w prosty sposób usuwać całe środowiska rozrzucone po różnych grupach zasobów. Klikamy na wszystkie zasoby. Teraz dodajemy filtr. By wyświetlić zasoby tylko z określonego środowiska, wybieramy nazwę tagu, który stworzyliśmy przy tworzeniu zasobów i wartość, jaka nas interesuje. W moim przypadku jest to environment i wartość demo. Teraz możemy zaznaczyć wszystkie zasoby i kliknąć usuń. W następnym filmie zajmiemy się automatyzacją całego procesu znajdowania i usuwania nieużywanych zasobów. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę albo napisz komentarz. Subskrybuj, żeby dostać powiadomienia o nowych filmach.